Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w kolejnym dniu naszych rorad. Dzisiejszym tematem będzie przygotowanie do najważniejszego spotkania. Jak zauważyliście, pewnie trzymam w swoim ręku książkę. Ale to nie jest taka zwykła książka. Ta książka, księga, nazywa się Lekcjonarz. I z tej księgi lektorzy, księża, pan organista korzystają podczas każdej Eucharystii. Eucharystia, czyli najważniejsze spotkanie w naszym życiu, w ciągu tygodnia. Posłuchajcie, jaka Ewangelia na dzisiejszy dzień jest przeznaczona. Przeczytam wam fragment. To jest z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Zobaczcie, Pan Jezus chodzi, Szymek, trzymaj tu. Pan Jezus chodzi do tych, którzy tego potrzebują. Chce dotykać serca, dotykać tego, co słabe. Kiedy jest mi smutno, mogę do Niego coś powiedzieć. Mogę powiedzieć, Panie Boże, bo stało się to. Bądź przy mnie. I On chce być. Chcemy też to wszystko szczególnie mówić na Eucharystii, kiedy przychodzimy ze swoimi intencjami, kiedy przynosimy je tak, jak teraz pokazuję wam na rękach. Panie Boże, to jest moje, ja Tobie chcę to oddać. Najważniejszy dzień tygodnia. Chcę zaprosić Szymka, który jest prezesem ministrantów, którego już poznaliście, do tego, żeby wam trochę opowiedział, jak można do tego dnia, już kiedy przyjdę do kościoła, się przygotować. Zobaczymy się za chwilę. Szymek, zapraszam. Jak słyszeliście wcześniej, postaram się wam jakoś powiedzieć, jak możemy się do mszy świętej przygotować, czyli tego naszego najważniejszego spotkania. Możemy, zaczynając na przykład od swojego stroju, który też może być ważną częścią przygotowania. Przypuśćmy, tak jak na urodziny, idziemy do kogoś na urodziny, jest to dla nas, dla tej osoby, która nas zaprasza, coś ważnego. Chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, więc ubieramy dobre, eleganckie ubranie, ładne buty, czyste spodnie, nie w dresie na przykład. I tak samo na mszę świętą. Również powinniśmy ubrać się porządnie, schludnie, elegancko, żeby też tym strojem jakoś o sobie świadczyć, pokazywać to, że zależy nam na tym spotkaniu, które powinno być dla nas najważniejszą częścią tygodnia. Co dalej? Możemy na przykład przygotować się na mszę świętą, na przykład czytając sobie Ewangelię przed mszą, na przykład dzień przed mszą, czy godzinkę przed mszą, właśnie Ewangelię, która będzie czytana na danej Eucharystii. Możemy ją przeczytać, chwilę nad nią pomyśleć, zastanowić się, co ona może nam, w czym pomóc nam może, co może nam przekazać. I tak samo z czytaniami, z pierwszym, drugim czytaniem, zwłaszcza tutaj jest to skierowane zalecenie dla lektorów, żeby właśnie przygotować się do czytania Słowa Bożego poprzez przeczytanie i przemyślenie, co w tym tekście jest zawarte. No i co? Myślę, że to w sumie te dwie porady na tym moje pomysły się kończą. Szymek! Co jest to? My się tu tak z Kubą zastanawiamy, a co jak już przyjdę do kościoła? Jak czytałbyś jakieś porady? No to jak pewnie, przyjdę, zapomniałem. Wchodzę do kościoła, to co mogę zrobić? Co możemy zrobić, jak przyjdziemy do kościoła? Możemy na przykład się po prostu pomodlić. Jest to również ważna sprawa w przygotowaniu się do Eucharystii, bo pomaga nam skupić się, lepiej tą mszę świętą przeżyć, a w przypadku ministrantów czy lektorów właśnie modlimy się w ten sposób, że mamy tutaj taką modlitwę ministranta przed służeniem i po służeniu. I to też polecam wszystkim, żeby właśnie przed mszą i po mszy świętej pomodlić się. Tak nawet króciutko, ale żeby ta modlitwa była. Dzięki, Szymek. Zapraszamy was do zakrystii. Co to jest zakrystia? To jest miejsce, gdzie się księdza przebierają. Dobra, zapraszamy.
Szymek proponował wam, jak możecie przygotować się do Eucharystii. Księża również przygotowują się, dlatego zaprosiliśmy was do zakrystii. Widzimy ornaty. W tym miejscu, w zakrystii, księża ubierają się do mszy świętej. Mamy tu specjalny klęcznik, modlitwy przed i po mszy świętej, z których możemy skorzystać. Tutaj wyciszamy się, zastanawiamy się już nad tym, co mamy też przekazać drugiemu człowiekowi. Zastanawiamy się nad tym, co Pan Bóg chce przez nas powiedzieć. Wiadomo, że już wcześniej przygotowujemy kazania, korzystamy z różnych książek, dokształcamy się, bo kto czyta, nie błądzi i też warto sięgać po takie materiały, żeby być z dnia na dzień coraz mądrzejszy. Szymek, mamy tu, jak się to nazywa? Ornat. Ornat. Ornaty są w różnych kolorach. Ten kolor to jest? Zielony. Zielony. Zielony używamy w liturgii w okresie zwykłym. O tym pewnie więcej będziecie na katechezie z waszymi katechetami, z księdzem Sławomirem, z panią Leokadią, czy jeśli ogląda nas ktoś inny ze swoim katechetą, jak jeszcze mamy kolor? Mamy kolor. Jaki biały. To jest? Biały. Używamy go na Boże Narodzenie, w okresie Bożego Narodzenia, w okresie Wielkanocy. Też w uroczystości pańskie, w uroczystości ku czci Matki Bożej, w uroczystości świętych, którzy nie byli męczennikami. Dobrze? Mamy kolor... Czerwony. Czerwony. Kolor czerwony, kolor, który oznacza króla, kolor, który oznacza męczennika, kolor, który oznacza Ducha Świętego. Używamy podczas mszy, które sprawujemy, z formularza o świętych męczennikach, o Duchu Świętym. Dobrze? Jakiś kolor jeszcze mamy? Oczywiście. Fioletowy. Ten kolor już mogliście zobaczyć na mszach, bo te msze, które nie są nazywane roratami, wtedy w okresie Adwentu używamy właśnie ten fioletowy kolor. Używamy go też w okresie Wielkiego Postu. Mamy jeszcze jeden kolor. Jaki to jest? Różowy. Proszę bardzo. Piękny różowy. Używamy go tylko dwukrotnie, bo używamy go w trzecią niedzielę Adwentu. Jest to niedziela Gaudete, radujmy się. I używamy w niedzielę czwartą Wielkiego Postu Letare, która również przypomina o radości. Dobrze, to by było na tyle z tego naszego spotkania dzisiejszego. Zachęcamy, żeby już dzisiaj przygotować się do jutrzejszego, najważniejszego spotkania. Bo jutro co? Niedziela. Niedziela. Zapraszamy, żeby zobaczyć tekst Pisma Świętego, pomodlić się, poprosić w konkretnej intencji już teraz, za kogo będę ofiarował tą mszę świętą. Gromadzić się przed ekranami z rodzicami, już teraz to zaplanować, albo przyjść do kościoła, bo już jutro dorośli zaczynają rekolekcje. Rekolekcje, które potrwają przez jutrzejszy dzień, poniedziałek i wtorek. Trzymajcie się ciepło, zostańcie z Panem Bogiem, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się. Siemka. Pa, pa.